witam bardzo serdecznie w grze Alex Higgins World Snooker. I tutaj wybierzemy sobie grę z 15 kulami. Czy chcesz praktykę? Nie. Czy chcesz ponumerować kolory? Tak. Nie używamy dwóch joysticków. No i tutaj mamy klasyczną grę w snookera. Więc na początek trzeba gdzieś ustawić pilę białą. Oczywiście nie wyjdziemy poza ten półokrąg. Czyli tutaj ustawiamy kierunek uderzenia, powiedzmy, że gdzieś tu. Siła uderzenia kierunkiem do góry. Tu jeszcze można zaspinować, jakby ktoś chciał. No i uderzamy, rozbijamy to. Dobrze, teraz gracz drugi. Na czym polega ta gra? Najpierw zawsze wbijamy bilę koloru czerwonego, następnie bilę jakąś inną kolorową. Oczywiście te cyferki na tych kolorach określają ilość punktów za daną bilę. Więc na razie tutaj nie mamy za bardzo czystych tematów, więc porozbijam ile się da. Dobrze, i teraz spróbujemy. Nie, może coś da się wbić. Zobaczymy. Na razie to tak rozrzucam te kulki, aby. O, i nawet wpadła jakaś czerwona. Jak wpadnie czerwona, klikamy przycisk i wtedy musimy wybrać kolor, w który mamy uderzyć. Czyli to jest kolor czarny, więc spróbuję ten czarny kolor gdzieś tam wbić, ale to będzie mało prawdopodobne. Siła i wio. No, odbiło się, ale niestety nic z tego nie będzie. I teraz gracz drugi. Dobra, ustawmy sobie siłę. Pięknie wpadło. Teraz trzeba wybrać kolorową bilę do wbicia. Może czarną się uda? Spróbujmy. Nie wiem, czy ta czerwona kula troszeczkę nie przeszkodzi, a jednak. Jednak czerwona kula przeszkodziła. Wrong touched ball, foul stroke, czyli mamy faula. Faul chyba dodaje jakieś punkty przeciwnikowi. Z tego co pamiętam. No i przeciwnik ma 8 punktów. Tak? A tutaj 1 chyba. To jest ilość punktów drugiego zawodnika. No, tutaj teraz następny gracz. Co byśmy tu wbili? Może tą uda się wbić. Zobaczymy. Za mały kąt ustawiony. Spróbujemy może to. Kiepska celność w moim wykonaniu. A to czasem to jak się tak przywali, to rykoszetem czasem lubi coś wpaść. No ale nie tym razem. Dobrze, teraz wypróbuję tutaj, zobaczymy, może to wpadnie. Ach, chociaż dużo nie brakło. Muszę przyznać, że jak na komputerową adaptację snookera, no to jest to dosyć dobrze odwzorowana symulacja. Jeśli chodzi o odbijanie się od tych kulek, te kąty, całkiem widzę, że dobrze to wszystko tutaj działa. Ach. Jeszcze nie potrafię tego zbyt dobrze ustawić, ale może w pewnym momencie
będzie mi szło trochę lepiej. Tak, ustaw kierunek, może tą uda się wbić. Musiałbym gdzieś tutaj chyba uderzyć w tą stronę. I wpadła, dobrze. No i teraz którą byśmy tutaj spróbowali sobie bić, może tą czwórkę. Zobaczmy, czy się uda. Ach, no może i trochę niewiele brakło, ale jednak brakło. Dobra, to spróbujmy uderzyć, może poleci i wpadnie. Ale druga, no może jakbym mocniej, to by dopchnęło, ale no niestety nie dopchnęło. Musiało wpaść. Teraz którą możemy, na przykład zieloną można spróbować wbić. Centralnie na prosto. Zobaczymy. Wpadło bardzo dobrze. Teraz musimy białą, nie białą, tylko czerwoną. Czerwoną wbijać. No, przy takich odległościach to raczej będzie to mało prawdopodobne, żeby wbić, no ale coś tam jakoś będziemy to rozbijać. No nie mamy żadnych klarownych sytuacji w sumie. Trzeba liczyć na to, że coś się gdzieś pozmienia. Może tą by się udało wbić. Trochę za słaby kąt wstawiłem. No czuję, że to będzie dosyć długa rozgrywka przy moim celowaniu, niestety. Zobaczmy, może akurat się uda coś tam wbić. Nie za bardzo. Nie za bardzo w ten sposób. No może uda się tą wbić. Miejsce, tylko może nie za dużą siłę. Jest, dobra. Teraz jaki kolor byśmy tutaj próbowali? A, nie bardzo mamy jaki. Jak już to w ten zielony. To będzie na zasadzie, aby w zielony tylko trafić, bo uda się? Nie, faul. No niestety. Paul. Teraz znowu musimy się męczyć z tymi czerwonymi. Dobra, może uda się tą wbić. Może. Nie ten kąt. Nie ten kąt. To spróbujemy tą może pić. Ach. Jeszcze trochę, jakby tak inaczej ustawił, to pewnie by się udało. Spróbujmy tu. No i trzeba przyznać, że wcale nie jest to takie proste, aby ukończyć ten... O, wpadła czerwona. Dobrze, no to teraz chyba
Wybierzemy kolor brązowy. Mam nadzieję, że jak na prosto uderzymy, to powinno wpaść. Tak jest. Teraz znowu czerwone mamy do dyspozycji. Ale cudów tu nie narobimy. No dobra, teraz którą byśmy tu spróbowali? Może tą uda się wbić. No zobaczymy. Ach, o, wpadła. Myślałem, że nie wpadnie. Dobrze, teraz który kolor? No weźmiemy tą różową. Mocno. No okej. Czasem. Rykoszetem prawie by weszło, ale no niestety nie weszło. Dobra, zobaczmy tu. Pyk, wpadła. Lux. Teraz mi się wydaje, że chyba spróbuję tą brązową uderzyć. Może wpadnie jakimś cudem. A za słaby kąt. Źle ustawiłem. Dobra, teraz zobaczymy, może akurat to jakbyśmy tak pyknęli. Ach, jak niedużo brakło. Niedużo, ale za dużo. Spróbujmy tą wpakować. Ale tutaj po prostu za szybko kliknąłem. No i mamy kolejny faul. Punkty dla przeciwnika. Wpadnie, wpadnie. Dobrze, teraz jaki kolor byśmy spróbowali wbić? Może czarny. Trzeba było tak. Ok, trafiłem, ale nie wpadła. Ok. Teraz może by tą wbić tam, to nie będzie takie proste. Kąt się nie zgodził. To może wbijemy. Dobrze. No i teraz chyba będzie łatwiej tą brązową rzucić. Myślę, że na prosto. Ok. Teraz mamy kolejną wystawioną kulę. Ale odbiła się niestety od bandy. I niestety nie wpadła. Teraz było sfaulowane. Niestety. O, jak to, nie spodziewałem się, że wpadnie. Dobra, spróbujmy teraz różową. Może. Niestety nie.
Spróbuję. Chciałbym ją wycofać. Dobra, teraz może tą. Może tą uda się wbić. Ach, nie ten kąt. No cóż. Nie jest to takie łatwe, żeby to powbijać wszystko. Tutaj musimy oczywiście wbić wszystkie te czerwone bile, a później w tej kolejności, w jakiej są cyferki na tych kolorach, trzeba wbić poszczególne kulki do łzy zgodnie z ich nominałami. A ale jak tak będziemy grać, to nie widzę sukcesu, tak? A teraz którą? Może czarną byśmy spróbowali bić? I wpadła. Bardzo ładnie. Teraz nam zostały jeszcze te czerwone. Ale zrobiłem sobie jazdę. Znowu faul. No i ruch. No niestety to było skazane raczej na porażkę. Chociaż czasem się udaje rykoszetem jakoś. To chyba jakoś tak, to spróbujemy, może wpadnie. Ach, brakło troszeczkę. Ale coś w tym stylu. Dobra. Póki kula w grze. I wpadła. To ciekawe. Czasem właśnie takiego fuksa się ma. Teraz trzeba wziąć jakiś kolor. Może tą różową. Musiałbym ją pod takim kątem uderzyć. Nic z tego nie wyszło. Nie wiem, może tak. Centralnie, ach. Dużo nie brakło. Oho, wpadła, biała. Faul. Niestety. Teraz oczywiście można sobie ustawić kulę w tym półokręgu. No i trzeba czerwoną uderzyć, bo nie ma wyjścia. Może się uda tutaj od ściany odbić. Tak, aby czerwoną trafić, ale niestety chybienie niesamowite. Jeszcze wpadła, ale oczywiście nie ten kolor, co jest faulem oczywiście. Może tą spróbujemy wrazić. Z tego kąta to będzie dość trudne. No niestety. Trochę mi to zejdzie, zanim ja to powbijam. Zobaczymy, może się uda. Tu zasłonięte. Idziemy na uderzenie w bandę. I niestety faul.
Dobrze, spróbujemy tą. Oczywiście zła wpadła. Normalne. Teraz spróbujemy tą wbić, ale to będzie troszeczkę karkołomne, bo jest daleko. No jednak nie trafiłem. No nic, nie będę tutaj przedłużał. Gra się dosyć fajnie, trzeba przyznać. Nie jest prosto wygrać mecz. Jest do usłyszenia w kolejnych wideo recenzjach gier na Amstrada.